Kochani, wiele lat temu dowiedziałem się, że są takie miejsca na świecie, gdzie uznaje się, że skuteczność jest miarą prawdy. Czyli prawdą jest to, co jest skuteczne. Natomiast w naszej otaczającej nas społeczności i współczesności nie jest ważne, czy coś jest skuteczne. Ważne jest, czy to coś, co stosujemy, jest moralne, czy jest etyczne, czy jest uznane przez sławy naukowe, przez autorytety, bo jeżeli jest tak uznane, to wtedy znaczy, że jest dobre. I w ten sposób na przykład przez wiele, wiele lat naukowcy uznawali, że papierosy pomagają na astmę. I przez wiele, wiele lat naukowcy doradzali lekarzom, żeby lekarze przepisywali na astmę papierosy. No i informuję was, że jest to jedno z największych kłamstw, w jakich żyjemy, że jeżeli coś jest uznane za dobre, to musi być dobre. To znaczy, bardzo często się zdarza, że my nie postąpimy w sposób, który byłby skuteczny, ponieważ tak nie wypada. Mam tutaj, cisną mi się na usta setki przykładów, ale w tej chwili jestem w megalochorii i informuję was, że dziś przykładu nie będzie.